A same spotkanie od samego początku było ciekawym widowiskiem i nie tylko ilość bramek, ale ilość sytuacji, którą stworzyliśmy. Jeśli chodzi o tę strefę ofensywną, była niezła. Natomiast no, żeby wygrywać, musimy też pamiętać o obronie i podobnie jak w ostatnim meczu, w momencie, gdzie łapiemy rytm po bramce 2-1, gdzie wydaje się, że zaczynamy dyktować tak naprawdę warunki naszej gry, takie jaką mieliśmy strategię, po co tu przyjechaliśmy, dostajemy bramkę na 2-2 i nie tylko nas to wybija, ale znowu się mecz wyrównuje. Więc tak to jest. Musimy cały czas trenować i to jest tak jak w rozwoju klubu. Na początku naszą piętą Achillesa było zdobywanie bramek. Dzisiaj patrzymy też również do tyłu i żeby ten zespół był coraz to lepszy, musimy zdecydowanie tracić ich mniej. Pierwsze, co chcę gadać, że na pierwszą ligę widzieliśmy mecz na wysokim poziomie z obydwu stron. Dla nas było dobrze, że strzeliśmy pierwszą bramkę, ale myślę, że ta bramka na 1-1 była, nie chcę powiedzieć, że decydująca w tym meczu. Myślę, że odegrali dobry mecz, ale przeciwnik dokázal praktycznie dać bramki a byliśmy znowu pod taką presją, ale ta drużyna pokazala charakter a otoczyła ten mecz na 3-2. Także byliśmy bardzo, bardzo blisko zwycięstwu po długim okresie. Czuję lekki niedosyt, bo prowadziliśmy 2-1, mieliśmy mecz pod kontrolą, już praktycznie taki strzał z głowy, piłka tam od błota się źle odbiła, Grzesiek był całkiem zmylony, no i było 2-2 i staraliśmy się dążyć do zdobycia bramki i o 3 punkty, niestety nadzialiśmy się na kontrę i przegrywaliśmy ten mecz. Trener zrobił ofensywne zmiany, które dały efekt. I tylko remis wywozimy tu z Bielska Białej. Doping był świetny, szkoda, że my tak no, nie do końca wyniki się dostosowali, bo myślę, że gra w naszym wykonaniu nie była najgorsza, ale szkoda jednak tego wyniku. No nie naprawdę i tyle bramki na 2-2. Teraz ciężka praca i 3 punkty u siebie z Wisłą Puławy? Ciężka praca jest zawsze, no różnie to później wygląda w meczu ligowym, gdzie dochodzi wiele różnych czynników, ale już nie zostaje nam tylko 3 punkty zdobywać.